Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z Wigello.pl. Dzisiaj chciałam Wam pokazać przepięknego boba w dwóch kolorach. Brąz, który mam na głowie oraz przepiękny, chłodny blond z odrostami. Piękny i nowoczesny bob z ostatniej kolekcji i zwróćcie uwagę, że on ma tutaj bardzo ładne cieniowanie na dole, dzięki temu ukształtuje owal twarzy. I oczywiście plusem, super mocą jest rozmyta linia czoła i przedziałek na mikroskórze. Mam nadzieję, że to widać w kamerze, ale wygląda to po prostu petarda, jakby włosy wyrastały prosto z głowy. Więc jeżeli macie ochotę na przykład podpiąć je do tyłu, to w tym modelu można. A jakby któraś z Was nie wiedziała, na czym polega rozmyta linia czoła, to tutaj jest taka specjalna siateczka, na której tkane są włosy. To wygląda, jakby nasze włosy wyrastały prosto z głowy, a nie wyrastają. I to jest najlepsza supermoc wszystkich peruk, a przynajmniej w mojej opinii. Jakość peruki ocenia się po czepku, a ten czepek wygląda tak. Oczywiście jest gęsto tkany, elastyczny, ma regulację obwodu głowy na gumce, a to, co tygrysy lubią najbardziej, znajduje się z przodu. Czyli mikroskóra, na której tkane są włosy oraz tutaj na dole siateczka, o której wspominałam, czyli tak zwany front lace. Za chwilę przymierzę Wam ten przepiękny blond, a numer koloru to 10 24 88 R. Kupując tego typu peruki, czyli peruki syntetyczne z przedziałkiem na mikroskórze, pytacie nas o dwie rzeczy. Po pierwsze, czy ten przedziałek zawsze tak musi wyglądać? Fajnie, ale czy musi? Nie musi. On jest tak przygotowany i przepleciony do transportu, więc potem możecie go przeczesać po swojemu, żeby wyglądał ultra naturalnie. Druga rzecz to połysk, która w takich nówkach wyciągniętych prosto z pudełka wygląda dość nienaturalnie. I ten połysk po dniu użytkowania albo po wypraniu zniknie i będzie wyglądał bardzo naturalnie, więc połyskiem się nie przejmujcie. Jeżeli kupujecie perukę z front lace'em, czyli tutaj z rozmytą linią czoła, to możecie sobie granice włosów regulować dość dowolnie, tam gdzie według Was wyglądacie najlepiej. Bo ja mam wysokie czoło i gdybym w ten sposób podciągnęła włosy, to nie wyglądam najlepiej. W związku z tym sobie je ustalam tam, gdzie chciałabym, żeby było, czyli cztery palce nad brwiami. To jest najbardziej naturalne miejsce, w którym zaczynają się nasze włosy. I jeżeli chcecie przesunąć perukę, to ciągniecie za włosy, troszkę ten front lace oddalacie od czoła, przesuwacie tam, gdzie chcecie. Bingo! Prawda, że lepiej? Tak, w modelu Olivia prezentuję się ja, czyli Katarzyna, modelka całe 50+. A za chwilę przymierzę Wam go Sara, czyli modelka 20+. Jeżeli model Olivia Wam się spodobał, to zapraszamy do naszego sklepu internetowego wigello.pl albo osobiście do Poznania, albo możecie do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić. Namiary na nas, nad albo pod wideo, zależnie czy oglądacie mnie na Facebooku czy YouTubie.